Proszę Państwa, naszym gościem jest dzisiaj Wojtek Ziembowicz, dziennikarz sportowy, działacz sportowy, były reprezentant Polski w piłce nożnej, drużyny młodzieżowej, ale zawsze. Wojtku, będziemy rozmawiać o wydarzeniu najbliższego weekendu, Memorial Kazimierza Dejny w Somerville. Który to jest Memorial? Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam wszystkich telewidzów, sympatyków Nowego Dziennika. To już jest, Tomuś, 23. Memorial. Jak ten czas szybko leci. Człowiek się nie obejrzał, a już mamy 23 turnieje za sobą. Co będzie się działo na Memoriale? Bo to nie jest wyłącznie turniej piłki nożnej. Tak, po raz właściwie nie pierwszy, ale po 4 latach turniej wraca na Polankę Sokołów w Somerville. To też jest ważne miejsce, prawda? Takie to bardzo... miejsce to jest bardzo niesamowite miejsce. Bardzo lubiane przez Polonię przez wiele, wiele lat. Ja wam powiem, że jak myśmy zaczynali ten turniej, 6 drużyn było. Tylko 6 drużyn, ale ile przyszło kibiców, ponad 1000 kibiców. Później były turnieje, że na niektóry turniej, bo to już jest 23 takie imprezy, po 2-3 tysiące osób przychodziło. Pamiętasz, Tomuś, trzeci turniej, na który przyjechał syn Kazimierza Dejny z San Diego. Był konsul Surdykowski wówczas. Tak, Norbert Dejna, był taki mecz, dziennikarze, działacze sportowi. Pamiętam. Ty grałeś. Takie mecze właśnie integrują środowisko polonijne. To idzie mówić 24 no godziny na dobę. Owszem. Kto kopnął pierwszą piłkę w tym meczu? Iwona Rachelska. Tak, prezydent Studio 3. Proszę Państwa, taki scenariusz, ale każdy dlaczego turniej. O tym mówiłem, proszę Państwa? Dlatego, że w tym roku będziemy mieli też podobny mecz. Będziemy mieć mecz, w którym tak. Będą grali księża, dyplomaci, dziennikarze w jednej drużynie i biznesmeni przeciwko wybrańcom Andrzeja Trzaskowskiego. Antoniego Trzaskowskiego. O Antku Trzaskowskim tylko dwa zdania. Jak czytacie piątkowe wydanie Nowego Dziennika, to z pewnością ci, co czytali, wiedzą. Antek Trzaskowski to jest legionista urodzony w Karczewie. 6 lat, Tomek, 6 lat, dokładnie 6 lat grał w Legii od pierwszej do ostatniej minuty każdy mecz. Tutaj w Polonii Greenpoint, w Polonii New York był trenerem grającym i zawodnikiem. Grał w zawodowych klubach, przeciwko Pele grał tutaj na stadionie Giants. Jeżeli on wybierze zawodników, to panowie mogą mieć nasi tutaj... A to jest tylko zabawa. Po prostu tak. Jest między innymi zorganizowany po to, żeby zawodnicy, którzy będą walczyli o półfinał, mogli odpocząć. Ale przypomnijmy sobie, bo wziąłeś plakat do ręki. Tak. Tam będą imprezy dla każdego. Tak. Tam będą tutaj właśnie widzę zdjęcie bardzo ładnej pani miłej. Tak. Podpisane tańce egzotyczne, brazylijska samba. Irende Cruz zatańczy sambę brazylijską. Ale będą, wiecie co, dla młodzieży będą. Każdy turniej miał swój scenariusz, taki pisany na żywo. Każdy się różnił, ale zawsze podczas jego trwania była ta niesamowita walka o zwycięstwo. Ten sportowy duch tych amatorów, którzy chodzą cały tydzień do pracy, pracują, składają się na sędziów, utrzymać taką drużynę w lidze, to są niewyobrażalne koszty. Mogą o tym powiedzieć ci działacze, co prowadzą, jak prezes obecny Jurek Karwowski, ale przyjechali i zawsze grali, z wielka ambicja. No i te drużyny, w których roiło się od ligowych zawodników z Polski i nawet polskich reprezentantów, teraz mamy inną sytuację. Z Polski już zawodnicy nie przyjeżdżają, ale mamy rodowitych tu wychowanków i tych, którzy jeszcze grają w tych drużynach Overforii, no ale na temat polonijnej piłki może zaprosicie mnie innym razem i porozmawiamy. Wojtku, tymczasem najbliższa sobota. Wojtku, wspomnijmy, kto będzie gościem honorowym. Tak. Gościem honorowym będzie pan Janusz Kupcewicz. Mój kolega z reprezentacji Polski, graliśmy do lat 19, wspaniały, wybitny polski reprezentant, pamiętamy go z Hiszpanii, jest u nas już po raz któryś. Podsumowując, drodzy Państwo, najbliższa sobota i niedziela, czyli 17 i 18 sierpnia na Polance Sokołów. Fantastyczna atmosfera, sportowy duch, świetna zabawa, brazylijska samba, dyskoteka, zabawy dla młodzieży. Proszę Państwa, nie może Was tam nie być. Będzie tam również Nowy Dziennik, będzie wręczany Puchar Nowego Dziennika i będziemy mieli okazję zdobyć autograf Janusza Kupcewicza oraz spotkać Wojtka, jeżeli, który tam również będzie. No tak, wszystkie turnieje komentowałem na żywo, chyba ten też, ale jeszcze tak wracając o tych atrakcjach, będą różne takie zjeżdżalnie, taki zamek pompowany dla dzieci, będzie wybór małej mis, przepiękne nagrody ufundowała Jagódka Osenkowska. Naprawdę
wybór mistrz turnieju, no i taki mam talent, który poprowadzi Bożena Żelazowska, kierowniczka do spraw imprez, to będzie w niedzielę, mini music show Jerzego Lenarta. Zobaczycie piosenki polskie na żywo i amerykańskie, dyskoteka o godzinie 1 w sobotę i 1 w niedzielę, polskie stoiska, polskie jedzenie, będzie polskie piwo, ale Edward Cieśla, menadżer Polanki, prosi Państwa, abyście nie przywozili alkoholu na Polankę. Zresztą nie wiem, nawet chyba tam nie wolno wozić alkoholu, bo dość piwa polskiego i innych trunków będzie tam w otwartym, czynnym barze przez cały dzień. Także najbliższa sobota i niedziela. W sobotę na boisku w Somerville o Mistrzostwo Wschodniego Wybrzeża rywalizować będą piłkarze, którzy ukończyli 30 rok życia i 40. Ale w niedzielę to, co nas najbardziej interesuje, to jest ta kategoria Open. Tomek, byłeś na losowaniu grup eliminacyjnych. Tam był tym, który wyciągał te losy z koszyczka, Janusz Kupcewicz, sędzia sprawiedliwy. W sobotę grać będą piłkarze w kategorii powyżej lat 30. Jest tylko 5 drużyn, 5 tylko i można powiedzieć aż. Każdy z każdym gra, jedna grupa, Belvedere Rutherford, Polonez New York, Stal Mielec New York, Falcon Somerville i Polonia Wellington. W kategorii powyżej lat 36 zespołów, 2 grupy eliminacyjne, zwycięzcy zagrają w finale i tu w grupie A gra Wisła, Garfield, Husaria New York, Polonez Berlin ze stanu Connecticut, Polonia New York w grupie B, Polonia Hillsboro i ZPA Pertambo. Na turniej w imieniu Zarządu Związku Polonijnych Klubów Piłkarskich, prezesa Jerzego Karwowskiego i wszystkich działaczy serdecznie Państwa zapraszam.